Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Alessandro, a to kolejny odcinek kariery HSV. Moi drodzy, kiedy przechadzałem się ulicami Hamburga, podszedł do mnie młodociany kibic z naszego klubu i zapytał mnie, czy wierzę w awans do Ligi Mistrzów. Troszeczkę mnie zatkało, ponieważ ciężko mi było tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie, natomiast moi drodzy, to się dzieje. Zespół, który skazywany był na walkę o utrzymanie w tym sezonie w Bundeslidze pod moją wodzą, prezentuje się naprawdę znakomicie. Ostatnie spotkania, które rozegrałem poza odcinkiem, również dowiodły naszej znakomitej formy. Ostatnio widzieliśmy się na dwóch spotkaniach, były to mecze z Schalke i Werderem, obydwa wygrane po 3-0. No i postanowiłem, że teraz w meczach, które nie widzieliście, tych meczach pomiędzy odcinkami, będę pokazywał Wam bramki właśnie z tych spotkań, tak więc trzy mecze, może uchylę rąbka tajemnicy, że poszło nam również świetnie, tak więc zapraszam na skrót bramek z tych trzech spotkań. Pierwsze z tych spotkań rozegraliśmy u siebie z Bayerem Leverkusen, i po raz kolejny udało się nam uzyskać trzy punkty. Oto pierwsza bramka w tym meczu, 37 minuta, Bobby Wood asystuje, a na listę strzelców trafia Matteo Politano, który w tym meczu zastępował kontuzjowanego Kosticza. Później 61 minuta, znowu Bobby Wood w roli głównej, kapitalna główka Svena Shiploka i było już 2-0. Ekipę z Leverkusen stać było na tylko jedno trafienie, a jej autorem był rezerwowy w tym meczu napastnik gości Kevin Volland. Tak więc pierwsze spotkanie z tych trzech, które nie oglądaliście, wygraliśmy 2-1 z Leverkusen. Niezwykle ciężkie spotkanie czekało nas na Centralstadion w Lipsku, tam podejmowaliśmy ekipę RB, ale również nie przestraszyliśmy się rywala, który wówczas był u nas, od nas wyżej w tabeli. Przed momentem oglądaliście pierwszą bramkę Gideon Jung, piękna piłka do Svena Shiploka, później Bobby Wood trafił na 2-0 po asyście Nikolaja Millera, ale później do roboty wzięli się gospodarze. To 28 minuta, Poulsen bardzo ładnym strzałem z dosyć ostrego kąta pokonał Polersbeka, później piękne podanie do Sabicera, ten na 10 metrze pokonuje naszego golkipera po raz drugi, a to już moi drodzy doliczony czas gry, kapitalna akcja naszych zawodników, Brekalo do rezerwowego Andrej Pinamontiego i młodziutki Włoch zapewnia nam niezwykle, niezwykle cenne 3 punkty w tym spotkaniu. Tak więc moi drodzy, drugi mecz i drugie zwycięstwo w kolejnym spotkaniu. W następnej kolejce Bundesligi rywalizowaliśmy z mającym również aspiracje do gry w europejskich pucharach Hoffenheim, i pierwsza bramka dosyć kuriozalna, Nikolaj Miller jej autorem, później świetny wypad naszych zawodników, po raz kolejny w roli głównej nasz prawoskrzydłowy, kapitalnie wyłożona piłka do Bobiego Wooda, Amerykanin zdobywa swoją kolejną już bodajże 15 bramkę w tym sezonie, jeszcze w 69 minucie kapitalne zagranie do Svena Shiploka, drugi z napastników będą również w wysokiej dyspozycji ustala wynik tego meczu. Tak więc wygrywamy 3-0. Moi drodzy, już tutaj pokazuję Wam natychmiastowo kalendarz. 2-1 z Leverkusen, 3-2 na wyjeździe w Lipsku, 3-0 u siebie z Hoffenheimem. Moi drodzy, trzeba przyznać sobie jasno, że jesteśmy w bardzo dobrej dyspozycji. 5 zwycięstw z rzędu to rzeczywiście jest niejako potwierdzenie tej naszej doskonałej dyspozycji, ale w dzisiejszym odcinku przyjdzie prawdziwa weryfikacja tej naszej fantastycznej formy, bo gramy odpowiednio z liderem i wiceliderem ligowej tabeli, czyli Bayernem Monachium, absolutnym tutaj faworytem do tytułu mistrzowskiego, i Borussią Dortmund, która znajduje się tuż za plecami Bawarczyków. Zobaczmy sobie to, jak wygląda w tym momencie tabela Bundesligi. Na czele oczywiście Bayern z dwupunktową przewagą nad Borussią Dortmund. Warto również zwrócić uwagę, że w ostatnim meczu Dortmundczycy pokonali Bayern aż 4-0 u siebie. To jest wręcz niewiarygodne, że rzeczywiście tutaj Borussia rozbiła ekipę Monachijczyków w Der Klassiker. Tak więc można śmiało powiedzieć, że Bayern nie jest ekipą, która tutaj absolutnie wygrywa ze wszystkimi. Niemniej jednak Bawarczycy na razie przewodzą w ligowej tabeli z dwupunktową przewagą nad Borussią. My jesteśmy na trzecim miejscu, ale ta nasza strata do odpowiednio lidera i wicelidera ligowej tabeli jest dosyć duża, bo wynosi 9,7 oczek. Tak więc oczywiście raczej w tym sezonie o mistrzostwo nie powalczymy, ale i tak sama walka o Ligę Mistrzów jest naprawdę bardzo, bardzo dużym sukcesem mojego klubu. Warto zwrócić uwagę, że w tym momencie mamy punkt przewagi nad Lipskiem i aż 5 nad
zajmującym tutaj miejsce poza strefą Ligi Mistrzów Freiburgiem. Dopiero dalej jest Schalke, Mainz, natomiast w strefie spadkowej cały czas pozostający w słabej formie Wolfsburg i ekipa Kolonii Werder cały czas również tutaj walczy o utrzymanie. Tak więc to są te ekipy z dołu tabeli. Również jeszcze warto zwrócić uwagę na klasyfikację strzelców, gdzie nasi dwaj napastnicy, czyli Bobby Wood i Sven Shiplock, mają na koncie razem już 29 trafień. Tak więc praktycznie większość goli zdobywanych przez nas zespół strzelają właśnie ci dwaj piłkarze. No, lepszą tutaj skutecznością może się pochwalić jedynie duet z Lipska, ponieważ Timo Werner i Jusuf Poulsen mają aż 37 goli w sumie, natomiast podobny wynik mają dwaj napastnicy Bayernu, czyli Robert Lewandowski, Kingsley Coman. Oni 29-krotnie wspólnie trafiali do siatek rywali. No tak więc można śmiało powiedzieć, że mamy drugi napad w lidze. No i widać to oczywiście po naszych wynikach, widać to także po ligowej tabeli. Natomiast teraz czas na rzeczywiście, no śmiało można powiedzieć, najtrudniejsze spotkanie tego sezonu. Mecz na Allianz Arenie w Monachium. No może będę troszeczkę szalony, ale nie zmieniam tej mojej ofensywnej taktyki, która no działa świetnie zarówno z tymi lepszymi, jak i z tymi gorszymi. Ostatnio jesteśmy w bardzo naprawdę wysokiej dyspozycji. No może mały kamyczek do ogródka to fakt, że no, dwójka naszych podstawowych skrzydłowych jest kontuzjowanych. Andre Hahn tutaj nabawił się urazu kilka tygodni temu i będzie pauzował jeszcze przez około miesiąc. Natomiast Filip Kostić tutaj również niestety długo pauzował, ale on już na szczęście do zdrowia wraca, już niebawem Serb wróci do treningów, ale myślę, że naprawdę z powodzeniem tutaj zastępują ich Nikolaj Miller, Matteo Politano, również Josip Brekalo ma przebłyski geniuszu, no i ten Andrea Pinamonti, który ostatnio rzeczywiście świetnie się tutaj do drużyny wprowadza z ławki rezerwowych, w 7 meczach już 4 bramki w Bundeslidze, zwróćcie uwagę, że wszystkie tutaj spotkania młody Włoch rozegrał wchodząc z ławki, no i aż 4 razy już trafiał do siatki, tak więc no fajnie by było mieć tego zawodnika jeszcze na przyszły sezon. Zobaczymy, jak przebiegnie letnie okienko transferowe po tym sezonie, na które oczywiście zaproszę Was na streamie. Natomiast teraz w dzisiejszym odcinku dwa mecze. Pierwszy z nich już za moment. Bayern Monachium kontra HSV. Ja jeszcze tylko nie wspomniałem Wam o składzie mojego zespołu. No on praktycznie tutaj się nie zmienia. No są oczywiście dwaj rezerwowi skrzydłowi, czyli Politano i Miller, które zastępują kontuzjowanych, wspomnianych przed momentem zawodników. No i wraca do składu Wallace. Ostatnio grał Gideon Jung, który naprawdę całkiem nieźle się prezentował, no ale dzisiaj w troszeczkę słabej kondycji po kontuzji. W związku z tym Brazylijczyk wraca do składu. No ta moja defensywa praktycznie bez zmian, środek pola także. Napad oczywiście również funkcjonuje znakomicie, tak więc nie ma co tutaj zmieniać. Natomiast w ekipie z Monachium, no tutaj rzecz jasna same gwiazdy w bramce: Manuel Neuer, dalej Rafinha, Wallace, Niklas Schiele, David Alaba, Arturo Vidal, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Thiago Alcantara, Kingsley Coman, no i w napadzie oczywiście Robert Lewandowski. No i uwaga, bo już pierwsza akcja Bayernu, już ekipa z Monachium atakuje naszą bramkę. Thiago Alcantara, podanie, Kingsley Coman, Robert Lewandowski, jeszcze Kingsley Coman. No i niestety bardzo szybko Bayern tutaj obejmuje prowadzenie w trzeciej minucie. No fantastycznie tutaj funkcjonuje ta dwójka, właśnie Robert wraz z Kingsleyem Comanem, który tutaj gra oczywiście nie jako napastnik, a jako skrzydłowy. No i zobaczmy, tutaj duży błąd mojej obrony, zwróćcie uwagę. Robert Lewandowski przyjmuje piłkę, wszyscy praktycznie podbiegli do Polaka, zostawiając zupełnie nieobstawionego Kingsleya Comana, no i to musiało się niestety tak skończyć, tak więc bardzo szybko Bayern prowadzi 1-0. No i uwaga, bo teraz rzut wolny przed polem karnym, Luis Holtby, uderzenie zablokowane, ale dobija Papadopoulos, jest bramka, ale niestety na offside grecki defensor i ten gol nie zostanie niestety uznany. No i kolejna sytuacja, 25 minuta od bramki, rozpoczyna Polersbeck, piłka na Bobiego Uda, ale zgarnia ją Luis Holtby, niestety traci piłkę nasz zawodnik, ale kapitalnie tam Wallace odzyskuje, jeszcze jest Brazylijczyk. No niestety teraz złe zagranie Wallace'a, piłka trafia do Roberta Lewandowskiego, ten natychmiast do Tomasa Millera, Thomas Müller, no i niestety 2-0 dla Bayernu Monachium. No są chyba jednak drużyny w Bundeslidze na nas za mocne, no i jedną z takich drużyn na pewno jest ekipa z Monachium.
Monachium. Zobaczmy, no tutaj wszystko wyglądało dobrze. Wallace odzyskał piłkę, ale niestety złym podaniem bardzo szybko ją stracił. Zagranie do Millera. No i to jest właśnie ta różnica. Takie sytuacje zawsze niestety piłkarze z Monachium wykorzystują. No i niestety, moi drodzy, do przerwy Bayern bardzo pewnie prowadzi z nami 2-0 trafienia Kingsleya Comana i Thomasa Millera i na Allianz Stadium po pierwszej połowie. Niestety, bez niespodzianki. No i niestety, moi drodzy, ale w 54 minucie mamy kontuzję Bobiego Wooda. Mam nadzieję, że tutaj uraz Amerykanina nie będzie zbyt groźny. No uraz głowy, zatem no nie wróży to na szczęście jakiejś kilkutygodniowej, bądź też co gorsza kilkumiesięcznej kontuzji. Zatem w jego miejsce na murawie zobaczymy młodego Andrea Pinamontiego. No i uwaga, rzut wolny dla Bayernu. Thiago uderzenie, ale zablokowane przez Pinamontiego. Szansa na kontrę dla HSV. Douglas Santos. Teraz niestety spowolniliśmy troszeczkę tę akcję, ale cały czas utrzymujemy się przy piłce. Matteo Politano do Wallace'a, ten do Pinamontiego, ten jest sam na sam. No i czy wykorzysta okazję? Pinamonti niestety przegrał ten pojedynek z Manuelem Neuerem. No dobrze było, gdyby uderzył po długim rogu. Pinamonti jeszcze próbował, ale tym razem strzał niecelny. No i kolejna okazja dla Bayernu. Teraz Robert Lewandowski przy piłce, jest Mats Hummels, Corentin Tolisso. Ładny strzał Francuza, ale na szczęście nad poprzeczką. No i ostatnia okazja w tym meczu, to już 6. doliczona minuta. Jeszcze Kingsley Coman atakuje, zablokowany. No i arbiter kończy to spotkanie. No niestety, moi drodzy, ale Bayern Monachium okazał się niestety dla nas za silny. 2-0 wygrali Bawarczycy na własnym boisku. No i pokazali nam, kto jest zdecydowanie tutaj numerem jeden w Bundeslidze, tak więc pierwszy mecz spośród tych dwóch z tymi wielkimi drużynami. Niestety przegrany. Dokładnie 2 tygodnie minęły od ostatniego spotkania przegranego z Bayernem 0-2. W międzyczasie jeszcze mieliśmy przerwę na mecze reprezentacji. No i po 2 tygodniach wracamy do następnej kolejki Bundesligi. Przed nami mecz z Borussią Dortmund. Zanim jednak to nastąpi, muszę się Wam pochwalić, że zarząd HSV postanowił przedłużyć ze mną współpracę w związku z bardzo dobrymi wynikami klubu. Zatem otrzymałem propozycję kontraktu, przedłużenia kontraktu o 2 lata. Do tej pory zarabiałem 6 tysięcy euro tygodniowo, teraz zarząd proponuje mi 7,5 tysiąca. Oczywiście, rzecz jasna, zgadzamy się na takie rozwiązanie. Na początek propozycja wynosiła 6 750 euro za tydzień, ale troszeczkę ponegocjowaliśmy, no i wreszcie doszliśmy z panem Georgiem Heitzem, czyli dyrektorem sportowym HSV, do porozumienia. No i podpisałem nową umowę, przedłużyłem zatem współpracę z HSV o przynajmniej 2 sezony. Mimo tej porażki z Bayernem udało nam się zachować 3. miejsce w tabeli. Otóż ekipa z Lipska, no również z tego co kojarzę, chyba przegrała swoje spotkanie. Za chwilkę sobie to sprawdzimy. No i no nie, jednak wygrali 4-1, ale mimo wszystko tutaj to my jesteśmy na razie na miejscu 3. No i mam nadzieję, że tak zostanie po tej kolejce, bo teraz mierzymy się z Borussią Dortmund, która w tym momencie traci do Bayernu tylko 4 oczka. No i tak de facto to ekipa Signal Iduna Park ma jeszcze szansę na to, żeby w tym sezonie sięgnąć po tytuł pierwszy od 8 lat. Zatem zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie. Miejmy nadzieję, że jednak powrócimy do tej naszej fantastycznej dyspozycji. No i tutaj zwróćmy uwagę na skład, jaki wystawiłem. No niestety znowu niedobre wiadomości z naszego sztabu medycznego. Kolejny zawodnik dołączył do listy kontuzjowanych. Jest to Wallace, który z powodu przepukliny 3 tygodnie będzie niestety pauzował. W jego miejsce oczywiście Gideon Jung, który całkiem nieźle w tych meczach, które rozgrywałem poza odcinkami, tutaj zastępował Brazylijczyka. Wraca do zdrowia powolutku Bobby Wood. No niestety jeszcze do końca się nie wykurował po tym wstrząśnieniu mózgu Amerykanin. Zatem on dzisiejszy mecz obejrzy z wysokości trybun. Postanowiłem również dać szansę na lewej stronie obrony Gotoku Sakai. Wraca tutaj Japończyk do pierwszego składu, zastępuje Douglasa Santosa. No i niestety musiałem tutaj postawić na młodego Fita Arpa. Mówię niestety, nie ze względu na niską klasę sportową młodziutkiego Niemca, ale ze względu na to, że jest on troszeczkę przemęczony, ponieważ no, grał w meczu swojej młodzieżowej reprezentacji Niemiec. No i tam spisał się wręcz wybornie. No bo zwróćcie uwagę, tutaj 4 bramki w meczu z Rumunią. Wcześniej jeszcze asysta w meczu z Holandią. Zatem naprawdę
To ostatnie zgrupowanie było dla naszego młodego napastnika całkiem niezłe. Podobnie dobrze prezentował się drugi z moich młodych napastników w swojej reprezentacji U21, a w zasadzie chyba nawet U19, czyli Andrea Pinamonti. On też naprawdę świetnie się prezentował w składzie młodzieżowych Squadra Azzurra. Tutaj w meczu z Czarnogórą zdobył bramkę. Tak więc no, moi obaj młodzi napastnicy w meczach reprezentacji swoich są bardzo skuteczni. No i mam nadzieję, że tą dobrą dyspozycję strzelecką przełożą również na spotkania Bundesligi. Reszta składu w zasadzie bez zmian. No wrócił jeszcze może Filip Kostić po kontuzji, może warto o tym wspomnieć. Zastąpił Matteo Politano, piłkarza, który chyba raczej nie zostanie na dłużej w Hamburgu. On jest wypożyczony przeze mnie z Sassuolo. Wpisałem tutaj oczywiście klauzulę wykupu 12 250 000 euro, ale raczej z niej nie skorzystam. Nawet gdybym miał na tyle budżetu transferowego, no to zdecydowanie bardziej zależy mi na wykupieniu z Milaną niżej spisującego się Gustavo Gomesa. Również pomyślę o całkowitym wykupie z Wolfsburga młodego Josipa Brekalo, ale oczywiście sprawę transferową zostawimy sobie, tak jak już mówiłem wielokrotnie, na streama już po zakończeniu sezonu. Na razie skupmy się na meczu z Borussią. Gramy znowu ofensywną mentalnością, tak więc nic nie zmieniamy. No i ruszamy na mecz z kolejnym bardzo trudnym rywalem. No i skład ekipy Borussii. W bramce bramkarz, który zachował najwięcej czysty kąt w tym sezonie, czyli Romain Bürki, dalej Tolian, Papastatopoulos, Akanji, Schmelzer, przed nimi Julian Weigl, w środku Guerreiro i Mario Götze, na skrzydłach Jarmolenko, Andre Schürrle, no i w napadzie Mishi Batshuayi. Ja jednak postanowiłem jeszcze w ostatniej chwili posadzić na ławkę rezerwowych Bobiego Uda, no i mam nadzieję, że Amerykanin będzie w stanie tutaj wejść w drugiej połowie jako zmiennik. No i uwaga, Rafael Guerreiro, uderzenie z daleka i bramka, ależ kapitalny gol Portugalczyka, 8. minuta. No i niestety bardzo szybko znowu tracimy gola, podobnie jak w meczu z Bayernem. Kapitalne uderzenie Portugalczyka Rafaela Guerreiro, ależ uderzył, nie miał szans na obronę tego strzału Polersbeck. No i niestety szybko przegrywamy. No i kolejny stały fragment, Guerreiro, dośrodkowanie, jakoś tam się bronimy, ale jeszcze Götze, jeszcze Schmelzer, dośrodkowanie Sokratis, niestety 2-0, 15. minuta, no i bardzo, bardzo szybko już dwoma bramkami przegrywamy z Borussią Dortmund. No zanosi się na to, że tutaj ekipa Borussii dołącza do grona tych przeciwników, no którzy są niestety absolutnie poza naszym zasięgiem. Zobaczmy, Schmelzer, ładne przejście, dośrodkowanie, Sokratis i 2-0 dla Borussii. No i tym razem to my mamy sytuację, Luis Holtby, teraz ma tam szeroko ustawionego partnera, jeszcze Gideon Jung, no żebyśmy teraz tylko nie stracili głupio piłki, jeszcze Luis Holtby tutaj atakowany, widzimy zaciekle, teraz piłka nasi Ploka, jeszcze tutaj Filip Kostić zdołał dobiec do futbolówki, Filip Kostić do środkowania, ale niestety bardzo słabej jakości przejmują gracze Borussii. Mishi Batshuayi tutaj nieatakowany przez nikogo jest Belg, Mishi Batshuayi wpada w pole karne, ale bezproblemowo radzi sobie z nim Gomez, jeszcze tutaj zagranie do Shiploka, ale przejmują to gracze Borussii, Rafael Guerreiro, Andre Schürrle w polu karnym, kapitalna interwencja teraz Polersbecka, no ale nie poradził sobie tam nasz defensor, to był chyba Calabria z Andre Schürrle, tam bardzo łatwo dał się ograć Niemcowi, jeszcze dośrodkowanie Batshuayi, Akanji, no i jest niestety 3-0. No przegrywamy te pojedynki główkowe, no i Borussia tutaj już prowadzi 3-0. No i uwaga, jeszcze Guerreiro, czyżby drugi gol z rzutu wolnego? No nie, tym razem na szczęście Portugalczyk nad poprzeczką. No i moi drodzy, w futbolu wszystko jest możliwe, jednak wszystko wskazuje na to, że to spotkanie jest już chyba rozstrzygnięte. Do przerwy przegrywamy 0-3 z Borussią Dortmund, no i widać, że Bayern i Borussia to są chyba zdecydowanie za wysokie progi jeszcze dla nas. No niestety muszę chyba dokonać korekty, ponieważ tutaj widzę, że kontuzji nabawił się Sven Schiplock, zatem w jego miejsce od drugiej połowy pojawi się młody Pinamonti. No i już naprawdę niewielkie nadzieje mam w związku z drugą połową tego meczu. No i uwaga, teraz Jarmolenko, Götze, kolejna akcja Borussii, jeszcze Tolian daleko, ale bardzo źle Calabria, dobrze odzyskujemy, jest Nikolaj Miller, zagranie do Fite Arpa, ten potrafi przyspieszyć, no ale Akanji niestety szybszy, natomiast wielki błąd Pinamonti, jest gol honorowy, 52. minuta, ładna asysta Jana Fite Arpa, który tam wykorzystał błąd i niefrasobliwość defensora Borussii Akanjiego. Zobaczmy tutaj, no zdecydowanie wyprzedził naszego młodego napastnika, strzelec trzeciej bramki dla Borussii, natomiast no bardzo źle, bardzo w złym momencie stracił piłkę i to dało nam gola póki co na 1-3.
No i od razu gra rozpoczyna nam kolejną sytuację. Czyżby niestety bardzo szybka odpowiedź Borussii? No zobaczmy. Jest tutaj Mishi Batshuayi. Teraz Belg do tyłu, do Götze. Ten ładnie rozciągnął do Schürrle. André Schürrle do środkowania. Batshuayi, ale na szczęście Belg uderzył nad bramką. No i to już, moi drodzy, niestety końcowe fragmenty tego meczu. Ja jeszcze wprowadziłem na boisko w międzyczasie Brekalo i Salihowicza, ale niestety no, nie zmieniło to obrazu gry. Przegraliśmy 1-3 z Borussią. To jest nasza druga porażka z rzędu, ale nie ma co się stresować, bo tak jak już mówiłem, Bayern i Borussia to są drużyny, no chyba jednak wszystko dla nas zbyt mocne. Miejmy nadzieję, że po tych spotkaniach powrócimy do regularnego wygrywania. Tak więc, no niestety przegrywamy ten mecz i już za chwilkę widzimy się na podsumowanie. Tak więc, moi drodzy, 28. kolejka już w zasadzie w całości za nami. Tak więc cały czas, mimo tych dwóch porażek, jesteśmy na miejscu dającym nam prawo gry w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. No i tej pozycji oczywiście będziemy bronić. Przed nami jeszcze tutaj 6 kolejek ligowych do rozegrania. No i mam nadzieję, że uda nam się tutaj naprawdę utrzymać tę wysoką dyspozycję. 2 punkty mamy przewagi nad Freiburgiem, 3 nad Mainz i już 6 nad Augsburgiem. Zatem tę strefę europejskich pucharów na razie mamy dosyć bezpieczną. Widzimy, że tutaj pozostało nam do rozegrania jeszcze spotkanie Bayernu Monachium z Hertą. Herta oczywiście no taki typowy ligowy średniak. Bayern tutaj z punktem przewagi nad Borussią Dortmund, która pokonała nas niestety 3-1, tak więc teraz przed nami pojedynki z Hertą, Stuttgartem, Mönchengladbach, no i 3 potem ostatnie kolejki, tak więc prawdopodobnie wszystkie te trzy mecze pokażę Wam w 2 odcinkach ostatnich, zatem serdecznie na nie Was zapraszam. Natomiast na dzisiaj to wszystko, co przygotowałem. Pięknie dziękuję. Widzimy się oczywiście na odcinkach z kariery HSV już w przyszłym tygodniu, a na zakończenie przyszłego tygodnia prawdopodobnie nakręcę dla Was streama, na którym oczywiście podsumujemy sobie sezon, jak również przejdziemy przez letnie okienko transferowe. No i mam nadzieję, będziemy wzmacniać klub pod kątem gry w Lidze Mistrzów. Tak więc wielkie dzięki za oglądanie. Serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Na dziś to tyle. Na razie.